Kwawisz, precyzyjniejszy, to widać. Lepiej wyszkolony, chyba też mocniej bijącym pięściarzem jest Polski. Właśnie ten lewy prosty, taki bardzo soczysty, od razu dochodzi do celu. Te ciosy Mądrego takie bardziej pchane, bardziej schematyczne, ale widać, że się nie cofnie, przynajmniej na początku. Myślę, że ta presja, którą narzucił Mateusz od samego początku tego pojedynku, jeżeli przyjdą późniejsze rundy, to, no, to ta presja będzie po prostu odciskała się coraz bardziej na Mądrym. Ale słyszą państwo, Mądry... Oj, trafił Polski lewym sierpem na początek! Ale jakby nie wzruszony w ogóle tym zachowaniem. No brawo, brawo dla Mądrego, bo chociaż z drugiej strony brawo, bo on nie gra z ogniem, nie pęka w ogóle. Przyjmuje to ciosy, idzie dalej, ma kibiców chyba troszkę więcej za sobą. Słychać tutaj za naszymi plecami Denis. Ale zamyka Polaczek w narożniku Mądrego, cały czas pychany Mądry pod liny. Kolejny dobry lewy sierp Polskiego, próbuje od razu Mądry odpowiedzieć, ale i znowu krówki prawy sierpowy, jeszcze jeden, tak. Prawy na prawy. Ale nie rozkręca nam się ta walka, a to dopiero druga runda. Jeżeli mamy na cokolwiek tutaj narzekać na tej gali, to na pewno nie na tempo tych wszystkich pojedynków. Znowu prawy nad lewą ręką, teraz lewy pod prawą ręką Mądrego. Na pewno Polski jest lepszym pięściarzem, ale Mądry pokazuje charakter i cały czas nie robi kroku w tył. Idzie na wojnę, chce tej wojny. Tak. I widać było, że to była taka wyrafinowana akcja. Widział tą opuszczoną rękę i strzelił z góry, no ale teraz się podpalił. Puszczył liny Mądry Polaczka. Polak się dobrze broni, Polski oczywiście dobrze się broni, Polski, który jest Polakiem. Przepraszam za tę zbitkę. Lewy prosty, tylko się uśmiechnął Mądry. Mądry mi się podoba tym, że cały czas idzie do przodu, nie zwalnia tempa. Polski zaczął bardzo szybko tę rundę, ale teraz troszeczkę zwolnił tempo. Cały czas jest lepszy boksersko, ale Mądry wykorzystuje każdą swoją szansę. Nie pozwala na chwilę oddechu Polskiemu. Ale dobry lewy sierpowy po raz kolejny, jeszcze jeden. I prawy cios na głowę. Trzy ciosy czysto dotarły do głowy Mądrego. Cztery nawet już. No i to są właśnie te różnice, które robią, te ciosy, które robią różnicę w rundzie. No i znowu seria. Rzadziej bije Polski. On widzi, to jednak nie jest rozcięcie, ale opuchlizna nad okiem i on to widzi, więc szuka tam ciosu, który ostatecznie dokona rozcięcia. Mądry skraca dystans, bo tutaj czuje się pewniej. Tutaj bije częściej, próbuje wywierać presję, odbierać troszkę siły. Lewy na tułów teraz w wykonaniu Polskiego. Odpowiada Mądry, ale jest łokieć na miejscu Mateusza Polskiego. Teraz ta seria takich krótkich sierpów i skończona akcja prawym hakiem pod lewy łokieć. To był taki właśnie moment, w którym Mądry pokazuje właśnie to, że ma troszeczkę większe doświadczenie na tym dłuższym dystansie, że teraz ta jego twardość, to przygotowanie ewidentnie dobre fizyczne może zacząć mieć znaczenie. Lewy, prawy, jeszcze raz lewy, prawy, jeszcze jeden prawy, tak. Jeszcze jeden, bije najmocniej jak może Polski, no może to troszkę go frustrować, bo Mądry stoi i nawet nie mrugnął. No na pewno Mądremu troszeczkę teraz zaczyna brakować nóg, to widać, jak oni się poruszają po ringu, jak świetnie Polski się przesuwa, jak ucieka, jak obraca Mądrego, a Mądry podchodzi tak, no potrafi skrócić dystans, ale ewidentnie widać, że w tej chwili na nogach Polski oszukuje Mądrego i pokazuje teraz, tak, świetnie. Jeszcze jeden prawy. No i pierwszy raz, właśnie, Mądry. Pierwszy raz tym pojedynku. Wątroba i sierp, jeszcze raz trafił Polski. I jeszcze jeden lewy sierpowy. Do tej pory Mądry po przyjęciu ciosów od Polskiego szedł do przodu, szedł na wymianę. A po raz pierwszy przed chwilą sklinczował. Czy to oznacza początek kłopotów tego niezwykle ambitnego zawodnika? Znowu 4, 5, 6, 7, 8, 9 ciosów i tym podbródkiem aż głowa się odbiła o plecy Mądrego. Tak, poszedł po klinczy, już absolutnie nie panował nad swoją pozycją. Mądry, ile jeszcze ma? Szuka wątroby, minutę, Polski. Tak. Ma Polski jeszcze minutę, żeby skończyć ten pojedynek. Prawy. No, już nie ma uśmiechu na twarzy Mądrego. Jest teraz walka. Lewy sierpowy, jeszcze jeden.
prawy sierpowy. Prawy sierpowy i klinczuje znowu Mądry. No, Arek Małek jest blisko, widzi, czy Mądry, tak, jest w stanie kontynuować ten pojedynek. Mamy kryzys Mądrego, mamy miękkie nogi Mądrego. Widzimy, że one są już tak naprawdę wbetonowane w ten ring. Tutaj knockdown paknie, teraz wisi nad ringiem. O, znowu się zachwiał, teraz jest zabroczony. Widzi to Polski, świetny ten prawy. I znowu, tak. Prosty na głowę, dochodzi do szczęki. Przełamuje Polaczek teraz Denisa Mądrego. Jak mądrze boksuje, po serii na górę. Jest zaraz na głowę. Tak, potem jest cios na tułów, żeby te ręce poszły w dół. Minuta 30, znowu zaczyna mieć ogromne kłopoty Denis Mądry. Jest pełna minuta, no troszkę doszedł do siebie Mądry, ale doszedł tylko w tym sensie, że już tak nie pływa, natomiast żadnym ciosem nie jest w stanie dojść do celu. Mądry, wyrywa się Mateusz Polski. Lewy sierp, prawy sierp, prosty i jeszcze jeden. Ale twardy jest Denis Mądry. No brawo, brawo jeszcze dla niego. Jeszcze potężna bomba, spada na głowę, ale przestrzelił Mateusz Polski i kontynuuje teraz. Oddaje Denis Mądry, ale walka nam się zrobiła w narożniku. Co za wojna, nie jest Polski zmęczony. On chce tutaj, no troszkę się chyba popisuje, chce pokazać, że bez gardy w narożniku też się obroni. Patrzy Małek w oczy Polskiego. Czyżby coś dojrzał tam niepokojącego dla tego pięściarza? Chyba nie. Nie ma co. Ewentualnie błysk w oku mógł dojrzeć. Ile do końca? 5 sekund. Przepuścił trochę kabaretu, trochę kina akcji w tym hollywoodzkim Żukowie. Dzisiaj się dzieje. Ale udowadnia tym ostatnim ciosem i teraz tymi unikami. Kto był tutaj lepszym pięściarzem w tym pojedynku? Koniec świetnej walki w wykonaniu Mateusza Polskiego, ale naprawdę też wielkie brawa dla Denisa Mądrego za charakter, za niezłomność, za to, że się nie poddał, za to, że próbował do samego końca. Panie i panowie, po pełnym dystansie 10 rund tego pojedynku o jego wyniku zdecydowali sędziowie punktowi, którzy walkę oceniali następująco. Krzysztof Bubak 99-91, Marcin Godoń 97-93 i Przemysław Moszumański 98-92. Wszyscy trzej dla jednogłośnego zwycięzcy i mistrza Polski w kategorii superlekkiej, którym zostaje Mateusz Polski! Pierwszy raz zgadzam się z sędzią Moszumańskim, bo te dwie rundy Mądremu się należały za tą niezłomność, za twardość i tamte środkowe rundy, kiedy troszeczkę chyba przytkało Mateusza Polskiego.